kierując wzrok swojej koleżanki nad wózek, zakłopotana, wierce się na ławce i nagle dwie panie stoją jedna naprzeciw drugiej. Wydaje mi się, że wymieniają szydercze uśmiechy. Przypominają mi teraz siostry Kopciuszka. Jak ma na imię twoja siostra? Zadaje pytanie Krawcowa. Nie miałem ochoty by je odpowiadać. Wydawało mi się, że stanie się coś złego, jeżeli wypowiem imię mojej siostry. Pragnęłam zrobić to, co mama zawsze mówiła. Tfu, tfu, na psa urok. Jednakże zawahałam się i może pomimo wszystko powinnam odpowiedzieć, bo jeśli nie odpowiem, zachowam się niegrzecznie wobec starszej kobiety. Krawcowa może w końcu poskarżyć się mamie. Wtedy mama mnie zmyśle i do reprymendy dołączy tato Tonio. Czy to możliwe? Jak można nie odpowiedzieć na pytanie starszej kobiety, znajomej rodziców? Czy tak zachowuje się grzeczna dziewczynka z dobrego domu? Ja rozumiem, że to jest fragment jak najbardziej prawdziwy, autentyczny. Tak. I potem ona popatrzy do wózka i ona mówi do Zosia. Zosia, ty wiesz, że te 20 dziewczynki nie są z tym samym tatą? I ona myślała, że ja nie rozumiem po polsku, ale ja rozumiałam, ale nie rozumiałam to, co to znaczy. I dużo czas, aż ja rozumiałam, co to znaczy. Znaczy, mając te 8 lat, nagle zorientowałaś się, że to jakby być może nie jest twój ojciec. To wielki wstrząs dla młodej dziewczynki. Tak, tak. I to było bardzo ważne dla mnie, żeby nikt nie myślał, że ja jestem inna i dlatego ja to trzymałam jak tam tajemnicę. Ja nie chciałam, że nikt by wiedział, że ja nie mam, że ja jestem umietą. Sierotą. Że jestem sierotą z tatą i ja się wychowałam jak każde dziecko i byłam bardzo cięśliwe dziecko i bardzo suka. Byłam ciągle zajęta na szczęście tak. Dzieciństwa. I jak się wyszłam za mąż z Gioła. Gioła był w ja teraz w Chel Awiw. Był lotnikiem w izraelskim wojsku. Nasze życie było takie życie bardzo takie dynamiczne i przepędzę obraz wielu święcenia. I w ciągu 28 lat naszego małżeństwa byliśmy. 15 adresów, jeżeli chodzi o Izrael i wręcz cały świat. I dlatego ja nie miałam nawet czas myśleć o moim stanie. I dlatego tylko jak miałam 30 lat, pytałam się matkę, jeszcze po takie W wieku 40 lat dopiero miała odwagę zapytać swojej matki o historię swojego ojca i to było w twoje urodziny, rozumiem, nie tak, miała się tak. Czyli można? Matka ma i nas. 40, to było moje urodziny, po urodzinie 40 i ja zadzwoniłam matkę. Tak. Ja wtedy przyszła na obiad i mówi mama, wspaniale Miłuś, przyjdziesz w południe, przygotuję ci świąteczny obiad, wszystko co najbardziej lubisz, co ci kupić w prezencie, czy jest coś, co byś specjalnie chciała? Mama co roku zadaje mi to samo pytanie, co ci kupić, co cię ucieszy, zazwyczaj po chwili zastanowienia proszę jakiś zbytek, na który nie mogę sobie pozwolić. Tym razem jednak moja odpowiedź od dawna jest już gotowa. Tak, mamo. Mam specjalną prośbę, jeżeli chodzi o prezent. Chcę, byśmy mogli pomówić o moim tacie. Słowa były przygotowane, ale mój głos drżał. Czy mama to zauważyła? Po drugiej stronie zapadło tylko milczenie. Przestraszyłam się. Co się stało? Czy mama zemdlała? Minęła trwająca niczym wieczność minuta, aż mama zebrała siły. Dobrze. Zanim przyjdziesz, zbiorę wszystko, co tylko znajdę, mówi cicho. Zadaj sobie pytanie, co ma znaleźć? Czuję napięcie i przypływ ciekawości. W sobocie z bazy lotniczej Ramon do Tel Awiwu zajmuję się czymś innym, a potem z bijącym sercem biegnę po schodach i wpadam do mieszkania rodziców, które jest tym samym
mieszkaniem, w którym się wychowałam i znajduje się na drugim piętrze przy ulicy Gottlieb 17. Zatrzymuję się na chwilę. Słyszę ciszę i słyszę, że Tonia, przybranego ojca, nie ma, jesteśmy tylko we dwie. To małe i uporządkowane mieszkanie sprowadza mnie do lat dzieciństwa. Nic się nie zmieniło. W moim pokoju czas jakby stanął w miejscu. Skąd wezmę siły, aby stanąć wobec mojej mamy i poprosić ją o tą najtrudniejszą rzecz. I objęcia są tak samo silne i znajome, a tylko łzy i mocne bicia naszych serc podkreślają, że coś się jednak wydarzyło między mną a nią, między nią a przeszłością. Na stole jadalnym w holu w niezakłóconym porządku leżą koperty, a w nich dokumenty, mały album ze zdjęciami i niewielkie blaszane pudełko, które wygląda jak szkatułka na biżuterię. Siadamy naprzeciwko sobie, blisko siebie. I ona mówiła wtedy, że masz rację, Miłusz. Mamy mówić o tym temat. Nie myślałam, ale mamy mówić. Ona też mówiła, że nie odchodzę. Żeby się nie poczuła rozczarowana. Bo ona wie tylko bardzo, bardzo, nie o co mówię, bardzo, bardzo mało. I ona wie mało, bo jak ona spotkała ojca w Bochni, jej rodzina już zginęła i jego rodzina też. To ludzie nie mówili od oni musieli przetrwać tą wojnę. A za nią odbyła na. Więc nie mówili o rodzinach. Na rodzinach, które zginęły wcześniej. Ale mimo wszystko, w jaki sposób matka udało jej się? W ciągu tego tygodnia, kiedy po raz pierwszy rozmawiałam z nią przez telefon, pozbierać od różnych ludzi fotografie, listy. I również obrączkę mojego ojca i jej, mojej matki. Która niestety przed dwoma laty zrabowali ją, ukradziono ją z mojego domu w Tarawinie. Właściwie na tej fotografiach, co jest najbardziej niesamowite, że jeden z moich synów wygląda dokładnie tak samo, jest tak bardzo podobny do mojego ojca, mojego dziadka. I widziałam ojciec, ładny chłopak, 24 lat miał. Wyłkałam o wygidinu, ale do dzisiaj był jakiś film, aż o morfi. Był czyś dla mnie tajemniczym, w ogóle nieistniejącym wspomnieniem. I oprócz tego, mama dała mi moją metrykę urodzenia. I na tej metryce nazywam się Maria Taniewska. Zapytałem się, co znaczy Taniewska w ogóle. To ona powiedziała, że pseudonim albo kiedy uciekł z Bochni, mój ojciec to przybrał nazwisko Taniewskie. A oprócz tego, kiedy już przyjechaliśmy do Izraela, nazywano mnie Gaga. Nie wiedziałem, dlaczego tak mnie nazywają, dlaczego jestem Gaga. Dopiero kiedy przyjechałem na Słowację, to tam mi powiedziano, dlaczego nazywają mnie Gaga. A dlaczego?